Proszę Państwa, tytułem króciusieńkiego wstępu pozwolę sobie wprowadzić w to nasze dzisiejsze spotkanie Państwa, mówiąc, że od naszego spotkania Pani doktor minęło dwa miesiące tak. Poprzedniej rozmowy w Klubie Ronina. Ja pod nieustającym urokiem tej pozycji pozostaję. Myślę, że wszyscy ci, którzy już ją kupili, spokojnie delektują się tą lekturą, która jest bezmiarem polskich talentów także ukrytych w tych pięknych strofach. Ale chciałabym podkreślić to, co również mi towarzyszy, to olbrzymie uznanie dla gigantycznej naukowej, bardzo kreatywnej pracy, jaka zawarta jest w tej pozycji w postaci dziesiątków, setków, właściwie setek przypisów, komentarzy. Nie wspomnę o biogramach bardzo obszernych. Myślę, że to chyba nie dałoby się takiej książki stworzyć bez gigantycznego osobistego Pani zaangażowania, nie tylko jako badacza, ale także emocjonalnego. I to ujmuje w tej książce. To wydaje mi się jest jej takim naprawdę bardzo poważnym wyznacznikiem. To im bardziej się zagłębiam w lekturę, tym bardziej doświadczam tej olbrzymiej fascynacji polską patriotyzmem, polską kulturą. Myślę, że to jest także może przyczynek do pytania, jakie zadam, o motywacje, takie pierwsze motywacje Pani jako autorki. Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze raz chciałam, bo przedtem tylko w sposób migowy i niemy okazywałam swoją wdzięczność, że zostałam tu zaproszona, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo wzruszona i że mogę przed Państwem tutaj wystąpić. I oczywiście od razu spróbuję odpowiedzieć. No na pewno świadczy to, ten wybór świadczy to o tym, że nie mam finezyjnego umysłu Zygmunta Baumana. No, to na pewno nie. To znaczy myślę, że nic bardziej odległego niż zarzucanie tożsamości. To znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście ta antologia jest no, zbierana na pewno sercem, to znaczy na pewno są tutaj rzeczy, które mnie wydały się niezwykle piękne i warte przypomnienia, czy niezbędne wydało mi się ich przypomnienie, ale myślę, że to dzielą Państwo, mam nadzieję, dzielą Państwo te uczucie wobec polskiej literatury, więc nie chcę o tym długo mówić. Natomiast z całą pewnością, no jest to takie świadectwo, znaczy ten tom wydaje mi się, że spełnia taką rolę, w każdym razie tak chciałam, żeby było to świadectwo ciągłości właśnie tradycji i tego patrzenia w przeszłość, szukania wzorów, pamiętania o tych wzorach. Jeżeli można, to tutaj bym odwołała się na chwileczkę do Sienkiewicza, który oczywiście nie jest poetą, to znaczy pisywał też wiersze, ale nie z tym się kojarzy. Po prostu akurat w tej chwili bardzo intensywnie sobie Sienkiewicza przypominałam i wydaje mi się, że to jest doskonały przykład, żeby pokazać właśnie rolę literatury patriotycznej. Rolę, która dzisiaj jest deprecjonowana, która jest przesuwana na boczny tor, że literatura patriotyczna to nie jest na pewno ta literatura z najwyższej półki, że to nie jest ani modne, ani konieczne. I takie tendencje, rzecz jasna, w przeszłości też się pojawiały, to nie jest nic nowego. Natomiast w Sienkiewiczu to, co mnie urzeka, niezależnie od tego, że przyjmuję bardzo dużo różnych krytycznych uwag na temat jego pisarstwa, że naciągał historię, że przeinaczał, że bywa stereotypowe, etc., etc. To wszystko można przyjąć, ale jego rola jest gigantyczna i to
nic tego nie przekreśli. Gigantyczne z paru powodów i o tych dwóch takich nadrzędnych chciałam tutaj powiedzieć na początek. To znaczy przypomina to, przypomniał to w 24 roku Stanisław Cat-Mackiewicz, pisząc o Sienkiewiczu My wszyscy z niego. Oczywiście to nie jest pierwotnie Zygmunt Krasiński tak napisał o Mickiewiczu, ale rzeczywiście to My wszyscy z niego, i Cat-Mackiewicz to potem rozwijał jeszcze dosyć szeroko, nie było drugiego pisarza, wydaje mi się, że nie było drugiego pisarza, w każdym razie na przełomie właśnie XIX i XX wieku, który by tak skonsolidował społeczeństwo. I jeszcze jedna rzecz, to Ignacy Chrzanowski, z kolei krewny Sienkiewicza, Sienkiewicz był jego wujem, a Chrzanowski oczywiście jednym z największych polskich literaturoznawców. Ignacy Chrzanowski do końca życia, a skończył je w obozie w Sachsenhausen, gdzie jeszcze tam wygłaszał referaty o Sienkiewiczu, właściwie tuż przed śmiercią. Do końca życia mówił o ogromnych zasługach Sienkiewicza, podkreślał je i próbował wydobywać, czy też może nie próbował, tylko po prostu wydobywał, ale mówił o tym, że z kolei, czy podkreślał to, że Sienkiewicz dotarł do chłopów i oczywiście te strzechy przysłowiowe mickiewiczowskie w przypadku Sienkiewicza rzeczywiście no w sposób nie, znaczy tutaj tą zasługą Sienkiewicza ogromną jest to, że jeżeli Państwo pozwolą, przeczytam fragmencik, dosłownie jeden wyjątek z wyimek z Chrzanowskiego. Otóż warto przypomnieć bodaj jedną, w której, to pisze Chrzanowski, tę jedną zasługę, w której retorycznie pyta pomniejszycieli Sienkiewicza, czy dostrzegli największą zasługę trylogii. I ta zasługa jest taka, że zaczęła wplatać w duszę chłopa polskiego i robotnika polskiego złotą nić przeszłości polskiej, to znaczy uświadamiać mu jego polskość. I myślę, że właściwie tego by wystarczyło, żeby zasługi Sienkiewicza no, uznać za gigantyczne. Natomiast to, co jeszcze przywiodło mnie do tego Sienkiewicza, żeby go tutaj przypomnieć, to jest to, że kiedy patrzy się na twórczość Sienkiewicza, na, oczywiście myślę głównie o trylogii, to no niebywale istotnym, właściwie podstawowym przesłaniem i celem pisania jest, no oczywiście ku pokrzepieniu serc, to w ostatniej części trylogii Expressis Verbis Sienkiewicz napisze, natomiast właśnie tym celem nadrzędnym jest kultywowanie, przywracanie pamięci o narodzie, pamięci o patriotyzmie, pamięci o dokonaniach, ale też i o chwilach bardzo trudnych. I właśnie ta rola tradycji, rola pamięci jest jak gdyby u Sienkiewicza podwójna, dlatego że z jednej strony on rzeczywiście przywołuje historię, więc budzi pamięć czytelników swoim pisarstwem, ale wewnątrz, jeżeli Państwo sobie przypomną pana Wołodyjowskiego, to zaczyna się tam taka scenka, pojawia się tam taka scenka, że stary jednooki czy półślepy za bielmem zasłoniętym okiem człowiek siedzi, a obok niego bawią się dwaj chłopcy. No oczywiście jest to Zagłoba stary, ale jeszcze wciąż w doskonałej formie, jak się potem okaże. I dwaj synkowie państwa Skrzetuskich, Longinek i Jarema. No tutaj nie trzeba oczywiście tłumaczyć, dlaczego Longinek i dlaczego Jaremka, ale to pokazuje, że nie tylko Sienkiewicz dba o czytelnika, ale też jak gdyby daje nam wzór. Musicie w rodzinie, musicie pokolenie po pokoleniu przekazywać tradycje, przekazywać pamięć.
Przepraszam bardzo. I to jest, wydaje mi się, no, jak gdyby rola też tej poezji, którą tutaj w tym tomie Jeszcze Polska zebrałam, czyli właśnie to przekazywanie tradycji i wychowywanie, żeby się nie skończyło w pewnym momencie to poczucie, że jest coś wspólnego, że jest coś, o co, jeżeli trzeba, to należy walczyć i że to nie jest nic wstydliwego, prawda? No tyle może na razie. Czy jest szansa, że poezja w dobie współczesnej, gdzie cywilizacja obrazkowa, popkultura jest absolutnie dominująca i właściwie nawet polska oświata jej ulega, czy jest szansa, że słowo i to słowo nieprzeczytane, bo nie mamy tutaj nawet płyty, tak? Nie mamy wzorców odbioru, tylko zmuszeni jesteśmy do osobistego, bardzo indywidualnego kontaktu z tekstem, do przeżywania go na swój właśnie indywidualny sposób. Czy jest szansa, że w skali makro poezja odzyska taką rangę i siłę, jaką miała choćby w XIX wieku. Czy możemy to jakoś wspólnie zaprojektować, ażeby taki sukces odnieść, ażeby ona mogła odnieść taki sukces? Obawiam się, że nie. Wydaje mi się, że pewna elitarność nie jest niczym złym. To znaczy w momencie, kiedy powiedzmy trudna literatura patriotyczna nie jest czytana, nie jest znana powszechnie. No cóż, nie jest to chyba nic takiego, nad czym należałoby bardzo boleć. Powiedzmy, Norwid jest trudny, nie ulega wątpliwości, że był i jest postrzegany jako trudny. I ja nie oczekuję, nie mam tej nadziei, żeby każdy czytał Norwida ze zrozumieniem i z pasją. Natomiast problem polega na tym, że w momencie, oczywiście tutaj no, schodzimy już do, że kierujemy się w stronę, no nie wiem, takich rozmów o programie nauczania, oczywiście ja nie chcę za długo na ten temat mówić, ale w momencie, kiedy likwidowany jest kanon, czy nie istnieje właściwie, jest bardzo taki labilny ten kanon narodowy podstawowy, to znaczy w momencie, kiedy my zatracamy tożsamość i także to, co jest czytelne dla wszystkich, co mogłoby być czytelne dla wszystkich, jest traktowane jako rzecz, którą można od tak właściwie wyrzucić na śmietnik, a jeżeli nie, bo to może trochę nie wypada, to przynajmniej przesunąć do lektur nadobowiązkowych, albo nie czytajmy Kordiana całego, bo to trudne, przeczytajmy fragmencik, prawda? Albo przeczytajmy fragmencik i obejrzyjmy inny tekst kultury, tak zwany, czyli obrazek, prawda? To oczywiście w ten sposób tracimy jakąś ciągłość, tracimy, już nie mówiąc o tym, przepraszam, to już ostatnia dygresja taka szkolna. W momencie, kiedy w programie szkolnym nie istnieje coś takiego jak chronologia, w nauczaniu literatury nie istnieje chronologia, nie istnieje nauczanie linearne, tylko problemowe, studenci, no i tu ja po prostu mam wgląd w te efekty tego kształcenia, studenci czy abiturienci liceów absolutnie nie mają pojęcia o tym, która epoka, po której następowała. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo łatwo się w tym gubią i nie czują, że ta ciągłość istnieje. Mamy szansę, że się to zmieni w najbliższym czasie, tak? Jeżeli chodzi o program, to chyba program, tak. I że zostanie on nie dość, że dobrze uformowany, to jeszcze odpowiednio dosycony tymi treściami, o jakie by nam chodziło. Natomiast myślę, że może jest jakaś szansa, która drzemie w takich nowoczesnych jednak metodach oddziaływania, jak choćby piosenka, której zresztą jest, i tutaj co chcę podkreślić mocno, reprezentacja bardzo znaczna w tym tomie. Myślę, że tom kończy się na poezji czasu I wojny światowej, właściwie tak, 18 na 18 roku.
Także wówczas pieśń właściwie niosła nas ku wolności przez te wszystkie wieki, lata może bardziej od drugiej połowy XIX wieku, ale sądzę, że również wiek XX jest tutaj znakomitym dowodem na siłę właśnie pieśni, poezji w pieśni. I sądzę, że no, na pewno jej nie zabraknie w drugim tomie, który jak wiem jest przygotowywany. Mam nadzieję, to znaczy właśnie to w pewnej mierze też odpowiada, znaczy nawiązuje tutaj do pani poprzedniego pytania, bo piosenka jest rzeczywiście tym, co nie jest stricte elitarne, prawda? Piosenka idzie w stronę bardziej takiego popularnego wzorca patriotyzmu, przeciwko czemu no, ja absolutnie nic nie mam. Uważam, że to są no, wspaniałe teksty i oczywiście także literacko, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o właśnie takie formowanie poczucia wspólnoty, to nic lepszego, powiedzmy. Natomiast rzecz jasna, takich inicjatyw jak, nie wiem, wspólne właśnie śpiewanie pieśni patriotycznych, które odbywa się czasami no, w Krakowie, czy oczywiście także zapewne w Warszawie, jest wciąż mało. To znaczy myślę, że póki te inicjatywy nie zejdą, czy nie staną się czymś, co będzie wpisane też w pewnym sensie no, w program wychowania szkolnego, to będą to dorywcze partyzanckie akcje chwalebne i być może odnoszące sukces coraz większy, no na takiej zasadzie, na jakiej jednak żołnierze wyklęci stali się no, tematem i jak, nie tylko znanym, ale stali się czymś bardzo ważnym, który... Znaczy, spoiwem konsolidującym pokolenia. I pokolenia różne i oczywiście przyciągającym młodzież. Myślę, że trzeba szukać takich ogniw, prawda, i takich... punktów, takich zarzewi właśnie polskości, patriotyzmu i poczucia przywiązania do tych wartości, które będą w stanie no właśnie poruszyć te dusze i przypomnieć, że są wspólnotą, że jesteśmy wspólnotą, bo właściwie w tej chwili, jeżeli się spojrzy na społeczność młodą, to właściwie bardzo duża ich część, bardzo duża część tych młodych ludzi to są osoby, które są absolutnie wyizolowane ze wspólnoty, prawda? No więc budowanie tutaj jest konieczne. Natomiast ponieważ pani zapytała o ten drugi tom, to myślę, że oczywiście tutaj no, ogromna część tego właśnie dorobku patriotycznego to no, przede wszystkim druga wojna. I w Polsce, i w Rosji, i na Bliskim Wschodzie, i rzecz jasna na Zachodzie. A z tego część bardzo duża to piosenka, więc oczywiście będzie. Przy okazji pytanie, które miałam poprzednio już zadać, mianowicie, czy w ogóle do kupienia jest znakomity zupełnie tom wybór, ponieważ Państwo oczywiście jesteście zorientowani, ale Pani doktor jest autorką wielu poprzednio już wydanych, mniejszych nieco edycji różnych tomów, ale wśród nich znakomite zupełnie dzieło dotyczące właśnie pieśni armii generała Andersa, całego szlaku. Tak, więc chciałam zapytać, czy książka jest jakkolwiek jeszcze do zdobycia? Chyba nie, to znaczy poza 4 egzemplarzami, które są u mnie w szafie ukryte, chyba, chyba już zgłaszam. Bardzo, bo oczywiście z przyjemnością. Więc właśnie są, proszę Państwa, takie znakomite dzieła, o których mało wiemy, a na dodatek jeszcze nie wiemy, czy można zaapelować o dodruk, bądź też o wznowienie. Myślę, że tutaj tak. To do arkanów, tak, to nie wiem. To w takim razie myślę, że arkana nas słuchają i słyszą, mało że słuchają, to jeszcze usłyszały ten głos ludu, ponieważ to właśnie jedna z takich pozycji, które właściwie się przebiły przez może zapomnienia tej literatury, prawda? Zupełnie także wyjątkowej, a niezwykle mało znanej. Tak, ale tak myślę jeszcze o tym właśnie XX wieku i o tym, że tutaj jednak jest sporo optymizmu, dlatego że wydaje mi się, że
Znaczy ja się upieram przy tym, że ta pewna elitarność chyba pozostanie, że nie wszyscy będą przekonani, że nie każdy będzie deklamował wiersze patriotyczne i nie każdy je pokocha. Właściwie ten podział przecież, no nie wiem, od XVIII wieku co najmniej jest bardzo wyraźny. Jedni lubią patriotyzm, drudzy nie lubią, jedni są oświeceni, drudzy są ciemni, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie ma... No nie ma co biadać nad tym, po prostu czasami jest tych więcej, czasami innych, ale należy trwać przy swoim i próbować zachęcać, może nie zmuszać, ale zachęcać, pokazywać to, co jest naprawdę piękne i no nie przejmując się rechotem z drugiej strony, no po prostu niech rechoczą, a my róbmy swoje, no to generalnie do tego się sprowadza. Natomiast myślę, że właśnie takim bardzo pocieszającym też symptomem jest to, że w tej młodej poezji, czy stosunkowo młodej poezji, takiej jak Wojciech Wenzel czy Przemysław Dakowicz, no to jest poezja, wydaje mi się, naprawdę znakomita i że tutaj ten wątek patriotyzmu bardzo, bardzo głęboko jak gdyby sięga i jest niezwykle ważny. No myślę, że to, co u Dakowicza, prawda, pojawia się ten syndrom Ismeny, to znaczy takiego no, strachu, prawda, strachu przed odsłonięciem się, strachu przed zajęciem jakiejś bardzo wyraźnej pozycji, to jest opis sytuacji, która dotyczy bardzo wielu zapewne naszych, nie wiem, rodaków, ale z drugiej strony jest też wielu, którzy coraz mniej się wstydzą, prawda, bo tutaj nie chodzi o strach, tylko wstyd, prawda, że wstydem jest dzisiaj być takim otwartym patriotą, więc z tego względu wydaje mi się, że ponieważ naprawdę powstaje znakomita poezja patriotyczna w tej chwili i to no, oczywiście wymieniam tutaj te dwa nazwiska, bo też jestem pod ogromnym wrażeniem ostatniego tomu Wojciecha Wenzla, wydanego zresztą w Arkanach Epigonia. To jest cudowna, naprawdę wielka poezja i oczywiście sięgająca właśnie do wzorców starych, do tradycji. Nie umawialiśmy się, proszę Państwa, nie umawiałyśmy się z Panią doktor. Zapraszałam za dwa dni, gościmy Wojciecha Wenzla w kawiarence na dole właśnie z Epigonią, która wydaje się wręcz manifestacyjnie nawiązywać do poprzednich pokoleń i twórców. Sam tytuł i teksty, które no bezpośrednio tak demonstrują wręcz miłość, zakorzenienie w poezji choćby Kochanowskiego, o którym Wenzel mówi, że się znacznie bliżej z nim przyjaźni niż z kimkolwiek współcześnie żyjącym. Także to są te takie wręcz manifestacyjne powroty. Ja chciałabym jeszcze przy tej okazji zapytać o pani doktor powroty, to znaczy w tym sensie, co najukochańszego możemy w tym tomie znaleźć, co po prostu musimy czytając pamiętać o pani właśnie osobistym. Nie, no to bardzo, bardzo miłe, ale to chyba każdy rzeczywiście powinien tutaj szukać, jeżeli sięgnie po ten tom, to szukać jakichś swoich sympatii czy zachwyceń. Oczywiście mogę wymienić parę takich wierszy, ale właściwie tutaj bym o pomoc do męża się też odwołała. Nie tyle, żeby mi podpowiedział, ale żeby przeczytał teksty, które wydaje mi się, że są naprawdę godne przypomnienia, czy przynajmniej we fragmentach przywołania tutaj, a które zachwyciły nas oboje, więc to nie zdradzam jeszcze, co to jest. Natomiast oczywiście no myślę, że dla mnie było bardzo dużo tekstów, takich odkryciem było bardzo dużo tekstów staropolskich, bo ja no, szczerze powiem, jak gdyby nigdy w tej staropolszczyźnie sama nie siedziałam tak poza egzaminem ze staropolskiej u profesora Ulewicza, który był no, bardzo trudny, ale potem jak gdyby oddaliłam się jednak na sporo lat. Natomiast no, jakimś oczywiście takim przywiązaniem ogromnym darzę wiek XIX, więc tam i Asnek, i Felicjan Faleński,
i Edmund Wasilewski, który jest takim no, trochę grafomanem krakowskim, się uważa, że pisał krakowiaki niezwykle takie rymowane i skoczne i bardzo melodyjne, ale w gruncie rzeczy pisał też rzeczy znakomite, znaczy te krakowiaki też są znakomite w swoim gatunku, natomiast pisał też bardzo poważne takie poematy, które niewątpliwie wychowały Stanisława Wyspiańskiego, który do nich się odwoływał, cytował je czy parafrazował. Więc było sporo takich właśnie jakiejś radości przy okazji czytania. Ale oczywiście no, pieśń Konfederatów Tyszowieckich z tych starszych, to myślę, że jest jeden z najpiękniejszych wierszy, ale teraz na pomoc już bardzo proszę. Przekazuję mikrofon w takim razie. Proszę, przepraszam. Dziękuję. Ty najpierw czytaj. Nie, tak, ty czytaj, bo już nie ma czasu. A, dobrze. Tak, to mam no, Asmyk. Tak, Asmyk i spisieć. Dobrze, no, dobrze. Który, ten dobrze, dobrze. Tak, tu jest mam tego i tu poszliśmy. Dzięki. Justyna nie chce czytać, więc no trudno, to na mnie padło. Ja sobie wybrałem dwa wiersze, bo no jeden, mówimy o moim ulubionym wrogu, czyli o krakowskiej szkole historycznej. I myślę, że jest wciąż wart cytowania, nie stracił na aktualności. Adam Asnyk, Historyczna Nowa Szkoła. Historyczna nowa szkoła, swą metodę badań ścisłą, sprowadzoną hurtem z Niemiec, rozpowszechnia ponad Wisłą. I nabywszy pogląd świeży, nowym łokciem dzieje mierzy. Nie chcąc popaść w dawne błędy mesjanicznych, mglistych mrzonek, koło polskich sztywnych karków okręciła swój postronek, by zgiąć bytu żądzę dziką przed dziejowych praw logiką. Czcząc spełnionych faktów kolej i zwycięzców chytre godła, nie spostrzegła, że cześć siły za daleko ją zawiodła i że z rąk jej rozbiór Polski wziął chrzest misji apostolskiej. W pełnym świetle jej dochodzeń jasną gwiazdą lśni despotyzm i wychodzi czysto na wierzch targowicy patriotyzm. Gdyż Kościuszko to był wariat, co buntował proletariat. I tak dalej, coraz śmielsze wnioski wszędzie, inicjując dawne sądy, nie powstrzyma się w zapędzie, aż dowiedzie, że król Herod dobroczyńcą był dla sierot. To może chodziły tu Niemcy, to ty przeczytaj. Tak, to teraz Justy. To teraz jednak ja, przepraszam bardzo, bo rzeczywiście miałam wielką ochotę przypomnieć wiersz Marii Konopnickiej, Chodziły tu Niemce. Oczywiście tylko fragment, bo jest długi, ale trudno o bardziej aktualny wątek, jeżeli chodzi o te wiersze no właśnie związane z Niemcami. No i nic, już nie będę dłużej robiła wstępów, tylko przeczytam. Chodziły tu Niemce, chodziły odmieńce, sprzedaj chłopie rolę, będziesz miał czerwieńce. Zapłacimy chatę, zapłacimy pole, będziesz miał talarów na caluśkim stole. A mój Niemcze miły, idźże, kędy raczysz, ale mojej roli równo nie obaczysz. Schowaj se czerwieńce i białe talary, kto przedaje ziemię, nie naszej ten wiary. Bogatyś ty Niemcze i trzost twój hendogi, ale na tę ziemię jeszcześ za ubogi. Pójdą te twe talary za role, za płoty, a kto mi zapłaci ten miesiączek złoty, a kto mi zapłaci za tę jasność Bożą, co w moje okienko idzie z każdą zorzą, za ten dach słomiany, co mi głowy strzeże, za ten dzwon, co dzwoni rankiem na pacierze, za te lasów szumy, za te polne kwiaty, za ten krzyż pochyły, co mi strzeże chaty. A kto mi zapłaci za te jasne rosy, co się srebrem sypią na łąki, na wrzosy?
A kto mi zapłaci za słodkość tę miodu, co pszczoły ją niosą z ula do ogrodu, za cmentarz rozkwitły w głóg dziki, jak sady, gdzie leżą w mogiłkach ojcowie i dziady. Proszę. No, bardzo przepraszam za te... Nie, dobrze, tak, napiję się wody, przepraszam i dokończę. Już nie będę robić wstydu. A toć, że i mnie tam gospody potrzeba, gdy Pan Bóg zawoła, chodź chłopie do nieba, no to koniec. A toć by mi dzieci po nocach tęskniły, nie wiedząc, gdzie szukać ojcowej mogiły. No i po co ja to czytam? Nie, nie sprzedam ci roli, weź Niemcze talary. Kto ziemię przedaje, nie naszej ten wiary. Jak widzicie Państwo, no, to jest praca ciężka, bo pociąga za sobą wzruszenia szczere, autentyczne. Ja wśród wielu odkryć, które tym poszukiwaniom Justyny zawdzięczam, szczególnie sobie cenię i uważam za no, prawdziwe objawienie wiersz Bolesława Leśmiana, bo każdy z Państwa zapewne zna wiersze Bolesława Leśmiana, ale chyba nikt go nie kojarzy albo prawie nikt z poezją patriotyczną. Jeden taki wielki poemat napisał w roku 1916 pod tytułem Spowiedź. W tym samym roku napisał zresztą chyba najbardziej wzruszający, piękny tekst poezji, przepraszam, prozy pod tytułem Baśń o polskim żołnierzu. Gorąco Państwu polecam, to jest tak piękna, tak wzruszająca rzeczywiście historia, że trudno ją bez wzruszenia czytać. A Spowiedź wydaje mi się jednym z najbardziej poruszających i wielkich utworów poetyckich w całej historii polskiej literatury, poświęconych znaczeniu patriotyzmu i jakby podwójnemu sensowi tego słowa. Patriotyzm ziemi i patriotyzm słowa. Patriotyzm kultury, który musi towarzyszyć patriotyzmowi czynu. One obydwa rozdzielone od siebie są słabsze. Dopiero połączone razem dają w sobie ten efekt zwycięstwa, bo w pewnym sensie przez ofiarę wieszczy w roku 1916 Bolesław Leśmian zwycięstwo. Przypomnę, że był to poeta, którego pierwszym językiem był język rosyjski. On się wahał. Pierwsze poezje pisał po rosyjsku w Kijowie. I dopiero na takim rozdrożu, można powiedzieć, poetyckim wybrał polski jako swój język, którym osiągnął największe mistrzostwo w polskiej literaturze XX wieku. I tu już utożsamia się całkowicie z Polską, z polskością, która chce wyjść z rozbiorów, chce się podnieść po upodleniu. Przeczytam fragmenty, bo to jest duży bardzo wiersz. Spowiedź. Przyszedłem na świat poprzedzon żałobą i ziemia trwożnie splamiona jej cieniem była mi jeno pośmiertnym wspomnieniem dnia, który dłonie załamał nad sobą. I rad bywałem, że nikt mi nie broni nocą, a przez sen całować tych dłoni. Na moje błędne przybycie w te światy nie zbudowano nad strumieniem chaty, nie ogrodzono jej płotem, co w chrusty ujmuje ciszy należną mu połać, aby w tej ciszy, mimo burz dopusty, można się było i siebie dowołać. I nie zastałem przed chatą na łanie dumy na moje wybiegłej spotkanie, aby mi z wieńcem obwieścić na czole, ile tęcz w spichrzu, a słońca w stodole. Na skarb dla mego uzbierano ducha. Więc gdy mnie pustka zaskoczyła głucha, stanąłem, brzozy owiany szelestem, wiedząc, czym byłem, nie wiedząc, czym jestem. I jąłem wówczas iść w łąki i sioła i trawom ludzkie nadawać przezwiska i tak po ludzku przezywane zioła zrywać dla duszy, co w kwiaty się wciska, aby swój smutek pobarwić ich pyłem
i upodobnić się do nich, bo czasem Bóg mi się zdawał kwiecia żądnym lasem. Nie jeden przeto las taki wyśniłem i mym marzeniom, by uszły zatraty, kurne w tym lesie budowałem chaty. A szyby w złudnym ciosałem koralu, lecz nie mam do nich za ów koral żalu, bo zachowały oczom czar odbicia tego, co kiedyś ma być treścią życia. Poprzez te szyby, uparty w swym cudzie, oczyma, które łez się nie ustrzegą, widziałem nieraz, że we mgle szli ludzie, jakby ku śmierci szli właśnie gęsiego. Chociaż wspólnemu nieposłuszni snowi, jeden za drugim szli niby przed siebie, pragnąc łudnie nadać pochodowi pozór jedności zwykłej na pogrzebie. Lecz wbrew pozorom stało się podobno, że idąc razem szli wszakże osobno. Jedni, jak haseł wyuczone szpaki, z mądrzałych grobów naśladując głosy, pogwizdywali dla własnej odznaki pieśń skarg zamierzchłych płynącą w niebiosy. Choć nowym bólem podniecane wargi, nowej na próżno pożądały skargi. Drudzy twierdzili, że wobec zagłady dość ma dzień każdy na swoim cierpieniu, że są w odrębnym zgoła położeniu, które wymaga ślepoty na wady i że nie wolno przytłumiać bezkarnie samozachwytu, gdy duszę ogarnie. Inni, zważając, czy jest im do twarzy, w cierniach uszczkniętych żądną stroju głową, zasiedli progi ojczystych ołtarzy, aby w ich blasku jaśnieć ideowo. A już nie tyle dbali o zbawienie, ile o splendor i o własne mienie. A inni, niegdyś sępy i cietrzewie, gdy im niewola stała się klęcznikiem, udobruchani w zadawnionym gniewie z ulgą stwierdzali swych dłoni dotykiem, że rana, skrzepła w zaciszach niewoli, tkwi jeszcze w piersiach, ale już nie boli. A jeszcze inni, trudno rzec czemu, polegli duszą w swym ciele jak w grobie i tak szli wszyscy w ciemność po jednemu, nic wzajem wiedząc nie pragnąć o sobie. A ciężko było duszno i znikomo, w próżni co drogą znaczyła się stromą. I nikt nie wiedział, jakim czoło znakiem ozdobić w mroku, aby być Polakiem. Czy poślubiając przeszłość bez przeróbek, wychylić do dna złoty kubek w kubek? Czy w tej trupiarni, trupami brukowanej głuszy szukać zbiorowej po kamieniach duszy? Czy tłumom cisnąć w bezimienne lice na miarę Boga szytą rękawicę? Czy po niepewnym ciemności odmęcie w baśń na handlowym popłynąć okręcie? Czyli się w togę wystroić magiczną, czy siąść i pisać powieść historyczną? Aż nagle zagrzmiał w godzinie znękania ryk dział na ludzkie złakomionych ciała, że to w nich właśnie tkwi władza konania, wyższa nad inne, choć bardziej nieśmiała. Duch zaskoczony w bezczynnym pustkowiu tę jedną władzę miał na pogotowiu. Tu przepraszam przerwę, bo to bardzo długi poemat. Po prostu zaczyna się I wojna światowa. Ten bohater no jakby zaangażowany w walkę przez wybuch wojny ginie w niej. I dostaje się wtedy ta myśl o tym, czym jest Polska do tej czaszki rozszarpanej przez pocisk. I przedostała się. A najpierw strzępy niemiłowaniem od swojszczonych borów w głąb ducha wdarły się, ból czyniąc tępy. Za nimi poszły zdyszane hugorów tłumy robotne, co mimo wytrwanie radę by spocząć w chacie na tapczanie. I przed snem pacierz odmówić za ziemię, za ugorami podźwignął swe brzemię sam pług włodyka, z którego dłoń wprawna, niby z tych gęśli ku ziaren pociesze, mogłaby dobyć jak za dawien dawna Bogu rodzice lub dwa, trzy kierlesze, czyli kyrie eleison. Gdyby w tej dłoni tkwiła wiedza pługa, że obok pracy jest w nim pieśń do pracy, bez której sita nie splotą sitacy, a pątnik bez niej nawet nie wystruga i wędrownego kija na bezdroża.
za pługiem właśnie skowronek od zboża, z pieśnią maryjną w rany Jezusowe lecący, już się przedostał w głąb ducha, a za nim brzoza zwalona toporem runęła, aby sprawdzić, czy duch słucha i czy rozumie jęk. Duch stał otworem, by wchłonąć ziemię i zgromadzić w sobie całą, wraz z wróbli świergotem w niedzielę i wraz z tym koniem, co przy pustym żłobie wspomina łąkę, jakby się w kościele pomiędzy święte zawiesił obrazy i wymalował na zieleń bez skazy. I to zrozumiał duch, że bez pomocy siostrzycy owej, tutaj znów skróciłem, może jednak, przepraszam, nie, bo to zbyt ważny fragment. Chciał ją posiąść całą, proszę wybaczyć, już niedługo skończę. Chciał posiąść całą wraz z wietkiem miesiąca, kiedy w cebrzyku pomarszczonej wody dwoi się na dnie, a wierzchem się zmąca w niewypluśnięty blask srebrnej urody. Chciał ją cudami poutwierdzać w sercu, wraz z wierzby cieniem, gdy rzucona słońcem o róg chałupy zawadza swym końcem. A reszta rózgi drga na trawkobiercu, gdzie ślady Boże obok własnych śladów znajdziesz i poznasz mimoletnie deszcze, że razem szliście do zielonych sadów, dlatego tylko, by tam być raz jeszcze. I duch zrozumiał, że i strzechy słoma powinna pierwej zazłocić się w słowie, zanim ją Bogu jako żal wypowie, i że prócz ziemi, co oczom widoma, a w zbyt niepewne ujęta granice, musi mieć drugą w sobie, jej siostrzycę, jej powiększoną z nami podobiznę, olbrzymiejącą w kochaniu ojczyznę. Tę pieśń do pracy nad ziemią i sobą, pieśń zatajoną w byle jakim pługu, co podźwignięty szczęściem lub żałobą przeorze glebę i orząc wyznaczy granice wszelkiej trwodze lub rozpaczy, aż się pogrąży w Wiśle albo w Bugu i dna dosięgnie i przypomni wodom, jak mają płynąć, aby płynąć do dom. I to zrozumiał duch, że bez pomocy siostrzycy owej, co się niebem płonie, nie będzie umiał wyciągnąć swych dłoni po tamtą, drugą, zapodzianą w nocy. Nie będzie umiał zestawić jej rysów z rysami niebu widnej podobizny, by śnić. O, proszę bardzo, prowadzimy. Brawo. Leśmian by się ucieszył. By śnić w tych rysach granice ojczyzny trwalszej niż ziemia znana mu z opisów, którą się kocha za wszystko lub za nic. A te granice nie mają już granic, bo taki tylko duch, co na gościńcu niebieskim ziemię przyjął na kształt mszału i w sobie złożył ją jak w złotym skrzyńcu, zdoła przestrzenność zachować i ciału. Jawę ma w sobie, a sen ku zaklęciu. Znajdzie w przezroczym dymu w niebowzięciu ponad chatami, gdy grobla zadudni, wozem, na którym powróci w drzew cienie. A Boga wiadrem zaczerpnie ze studni przydrożnej i ugasi nim pragnienie. A resztę z wiadra przeleje na kwiaty. Wystarczy. Wróg zaś, gdy mieczem uderzy w to wiadro, zamiast przysporzyć mu straty, da ujścia rosie, która na dnie leży. I nic nie ujmie duchowi, prócz chyba barwy, co mapę pstrzy i zdobi różnie, niby błękitna lub zielona szyba, przez którą widać krew przelaną w próżnię, że błękitnieje albo się zieleni. Aż wicher szybę z jękiem precz odrzuci i prawdę przez nią kłamana w przestrzeni znów się odmłodzi w sobie i odsmuci. I taki tylko, w ducha zapatrzony, nie w szybę ową, wielki naród, człowiek, poprzez ogniste na grobach jabrzony, idący z prawdą u warki, u powiek, dzieje się. Reszta w bezdziejowym mroku ginie. Tę resztę niby łzę mam w oku. Bardzo dziękuję. Ty coś powiesz. To Leśmian wyczarował tę bramkę dla Polski. Poezja ma moc zaklinania rzeczywistości. Mamy jeszcze jeden dowód na to. Ja bardzo dziękuję Państwu. Już nic dodać, nic ująć. Jest to znakomita rama dla naszego spotkania. Dziękuję bardzo.